Dzień dobry, z tej strony zastępca szeryfa Mariusz Tarkowski. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić sytuację, jaka zaistniała właśnie tutaj przy przybrzeżu wschodnim San Andreas. Doszło do niesamowitego morderstwa. Znaleźliśmy martwe ciało w samochodzie, które było utopione pod wodą. Znalezione zostało przez tutejszego rybaka, który nas po prostu tutaj wezwał. Dotąd nie wiadomo, skąd to ciało pochodzi. Nasze domysły dochodzą do morderstwa, które zostało popełnione około 2 tygodni temu. Na tą chwilę został zatrzymany jeden z podejrzanych, ale nadal nie wiadomo, kto to dokładnie zrobił. Śledztwo dalej trwa, także czekajcie na więcej informacji. Widzowie, już 7 grudnia w Krakowie odbędzie się spotkanko. Naprawdę, zarezerwujcie sobie czas, padnijcie tam. A sprzedaż biletów startuje już 12 października, czyli za 2 dni. Jeżeli jesteście w ogóle ciekawi większej ilości szczegółów na ten temat, to wpadnijcie na najnowszy film do Kalucha, bo on tam mówi o tym więcej. Jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie widzieliście, a ja was zapraszam na film. Siema widzowie, z tej strony Kaciaos i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Gigantów. Dzisiaj będziemy się dużoma rzeczami zajmowali, ale zanim przejdziemy do gry, to zostawcie lajka, suba, wpadnijcie na Instagrama. I co może wbijemy tak z 4 koła lajków, bo pamiętajcie, że musimy opłacać dalej naszą budę, a obecnie nie mamy wtalnie pieniędzy, zresztą widzicie, zostaliśmy ostatnio okradzeni i musimy się teraz jakoś wzbogacić na nowo, bo straciliśmy łącznie z Dwayne'em chyba około 20 tysięcy, jak nie lepiej. Jesteśmy obecnie na totalnym zadupiu, nie wiemy jak się dostać do miasta, więc prawdopodobnie zaraz będziemy łapać stopa. Jak widzicie, też czas się zmienił, bo się przespaliśmy gdzieś tutaj w okolicy, w jakichś krzaczorach, więc mamy ciężko noc za sobą, jesteśmy cali brudni, śmierdzący i w ogóle tragedia jest, ale musimy znaleźć jakiegoś stopa, dostać jakoś do miasta i coś zaradzić na tą całą sytuację z napadem na nas i tp i td. Więc łapiemy stopa i zobaczymy, czy ktoś nas będzie tak na tyle łaskawy, że nas ktoś podwiezie. Wiesz, że jedyną opcją, żeby się dostać jakoś sensownie teraz do Los Santos, to jest złapanie stopa, nie? No, brawo. Ale to musimy na drugą stronę przejść, nie jedziemy w tą stronę, ho. Teraz czekać na jakiegoś łaskawca, który się zatrzyma po nas. Co widzisz? Nie! Brawo, brawo. Jesteś najlepszy. Nieważne. Tylko potrzebujemy kogoś z czteroosobową furą. To może być problem. Kurde, no, hir najwyżej. Najgorzej, że mi się telefon rozładował i nawet nie mamy jak, wiesz, zadzwonić do nikogo. No tak to by pewnie ktoś by po nas podjechał, ale no jest jak jest. W ogóle, wiesz, że nie mamy totalnie kasy, a trzeba opłacić naszą budę, więc pewnie nas z niej wywalą, jak nie, jak w najlepszym przypadku będą kazali zapłacić więcej. Trzeba coś na dniach znaleźć nowego. O, kocham Kalifornię. Wszyscy tacy mili. Każe się zatrzymuje, prosi, znaczy pyta, czy potrzebujemy pomocy. Zejdź z tej ulicy, klaunie. Zejdź z tej ulicy, Dwayne. Zobie, co on kombinuje? Podejrzewam, że on zaraz dostanie jeszcze w łeb od tirowca. Dam sobie rękę uciąć, że dostanie zaraz w łeb. No przysięgam, co ten clown robi? Zejdź z tej ulicy, co ty robisz? No, zobacz jaki korek zrobiłeś. A na przykład, że teraz pewnie przez to, że zrobiłeś korek, nie się po nas i zatrzyma z tych osób. Jestem w 100% pewien. Dobra, jednak cofam te słowa. Witam. Witam. Trzeba podwieźć? Ta, gdzieś do miasta najlepiej. No, to zapraszam. Dobra. Dzień dobry. Co państwo tak ty robią bez samochodu, nic? No, auto nam się zepsuło po prostu w paleto i tak jakoś wyszło. Rozumiem. Nie ma a kolorowo. A gdzieś konkretnie? Do tego miasta? To jest chyba jakaś... kurde, bo ja to mam auto zaparkowane. Tylko dokładnie mogę to w GPS-a wklepać. Może być. Dobra. Dobra, nigdy nie pamiętam jak się to nazywa, ale to jest dokładnie tutaj. To jest Court i Center, taki no. Gdzieś od tego paleta? No tak szliśmy tak kawał tej drogi, no ale... chociaż się ktoś zatrzymał. Już tam staliśmy chyba z dobre 15 minut i w jednym miejscu i czekaliśmy. No ludzie tacy stronie nie otrzymałeś. No, ale nic no. Chociaż jedna dobra dusza. No, widzimy. No właśnie. Ja to nie, co ten dzisiaj rój tak jak się kotkują? Nie mam żadnego pojęcia. Też nie wiem, no. Nie mam pojęcia. Jakie wężyki dają, zawierzyliście? No, dziwni ludzie, no ale cóż. Ja to nie zmienimy. No, prawda, prawda. Bo nie może opłacać co powiedzieć tam ciekawego się dzieje, wiecie. No nic ciekawego, no do pracy się już spóźniliśmy obecnie. Aha. Ale Musk w ogóle chce kupić Twittera na nowo. Nie, słyszeliście tam to? A, nie słyszałem. A, widzicie? No. Ja właśnie wydadzam z wycieczki z Mochili, a tak się nachodziłem, a to tak mnie nogi bolą. No, kałe zajęcie. Każdy ma jakieś hobby. No. Dobra, to zastępca szeryfa Mariusz Tarkowski. Dzisiaj chciałbym przedstawić sytuację, jaka zaistniała właśnie tutaj przy przybrzeżu wschodnim San Andreas. Doszło do niesamowitego morderstwa. Znaleźliśmy martwe ciało w samochodzie, które było utopione pod wodą. Znaleziono zostało... Co jest, widzowie, słyszycie to? Rybaka, który nas po prostu tutaj wezwał. Dotąd nie wiadomo, mówcie nawet, że to jest to, o czym ja myślę. Nasze domysły dochodzą do morderstwa, które zostało popełnione około 2 tygodni temu. Na tą chwilę został zatrzymany jeden z podejrzanych, ale nadal nie wiadomo, kto to dokładnie zrobił. Wiesz, jeżeli to jest to... o czym myślę, to mamy przesrane. Wiem, spokojnie. Widzowie, mamy przesrane. Jeżeli to jest faktycznie ta sama sprawa, którą my dokonaliśmy chyba w 4 odcinku, to mamy
przesrane, bo policja już będzie na nas miała potężne dowody, jeżeli coś znajdą tam. A pewnie znajdą, wiadomo, to jest XXI wiek, 2022 rok, oni mają pewnie mają takie technologie i takie rzeczy do odnajdywania takich ludzi, którzy robią różne przestępstwa, że to jest szok. Głupi jeden odcisk palca, włosek, cokolwiek tam zostało, my jesteśmy w dupie, mamy przesrane. Oby się to naprawdę tylko nie skończyło źle. Ale w ogóle jak po długim czasie się to odbiło, w sensie, że dopiero teraz to znaleźli. Jak macie jakiś pomysł, co my możemy zrobić w tej sytuacji, to piszcie komentarz. Musicie dać jakieś rady koniecznie, bo jeżeli oni faktycznie znaleźli te zwłoki i ten samochód, no to zacznie się śledztwo. Jeżeli zacznie się śledztwo, to oni prędzej czy później coś znajdą na nas. I to jest duży problem. To jest ogromny problem, bo będą węszyć. Więc musimy to jakoś ogarnąć. Ale jak? Nie mam pojęcia. Czy nie wiem, dalej mamy zresztą tą broń, z której to zrobiliśmy, więc też możemy zrobić coś z tą bronią, na przykład kogoś wrobić, tylko kogo? No nie wrobimy na przykład gościa, którego teraz nas wiezie. No to byłoby bez sensu. Policja też by się zresztą skapnęła, że to chłop nie ma żadnego powiązania z tą sprawą, więc trzeba kogoś takiego szemranego w to wrobić, ale kogo? To ja nie mam totalnie pomysłu, jeżeli macie jakiś pomysł, to piszcie, mówię. Dobra, tutaj już możemy się zatrzymać w sumie. No to dobra. Dobra, to dzięki wielkie. To dziękuję za miłą pogawędkę, miłego dnia. Tak, dzięki jeszcze raz. No, powodzenia. Chłopie, mamy przesrane, słyszysz? No. Tak, ziomu. Daj mi chwilę odstępność, dobra? No super, fajnie. Zobacz, Dwayne chyba trochę spanikował. Dobra, idę po prostu po auto. Nasze autko sobie bezpiecznie siedzi, stoi, więc wsiadamy do niego. Musimy je w ogóle dzisiaj naprawić. To jest jedna z rzeczy, którą zajmiemy się na samym początku. Ale na razie trzeba Dwayna uspokoić, bo on chyba dosyć mocno spanikował. Nie dziwię mu się, bo może być... No jeżeli oni cokolwiek na nas znajdą, no to już, wiecie, to już mamy policję na karku. Nawet jeżeli nie znajdą konkretnie nic, co nas może obciążyć, to jeżeli znajdą jakąś małą wskazóweczkę tylko na nas, to będą nas obserwować, będą, wiecie, po prostu przy najbliższej, najlepszej okazji po prostu nas zwiną i będą nas maglować tak, aż w końcu coś znajdą. No a my nie chcemy, żeby znaleźli cokolwiek, więc musimy dzisiaj coś ogarnąć, a Dwayne na razie nie wychodzi z tych krzaczorów i nie wiem, co on robi. Może ja po prostu pojadę, on sobie coś ogarnie i najwyżej się spotkamy na warsztacie, bo ja bym teraz pojechał do tego warsztatu, tak jak mówiłem. Więc chyba tak zrobię, on sobie da radę. Trudno, wezmę sobie najwyżej taksówkę. Jedziemy na razie i napiszę mu zaraz SMS-a po prostu, żeby sobie ogarnął transport. Ja jadę na ten warsztat, oddam to autko i co? Przecież nie, bo on musi nas... Jezu, nie mogę. Muszę na niego czekać, widzowie. No przecież auto w Sandy tam na tym. Jeżeli w ogóle nikt mu nie ukradł. Możliwe, że już mu zawinęli dawno to auto. On chyba nawet go nie zamknął, ani nic takiego, więc... Dobra, no musimy na niego czekać, widzowie, więc po prostu widzimy się, jak Dwayne się obudzi i będzie już zdatny do działania dalszego. Ja mam tego dosyć, nie? Sami sobie to, wiesz, załatwiliśmy takie życie. Dobra, jedź po moją furę, może co? No to musimy zrobić, słuchaj. Musimy coś wymyślić, na pewno. Pierwsze, co mi wpada do głowy, to kogoś w to wrobić. Tylko kurde kogo. Nie możemy wrobić pierwszej lepszej osoby, bo prędzej czy później się zorientują, że to jest osoba, która jest krystalicznie czysta i nie ma nic, wiesz, za uszami. Trzeba wrobić kogoś takiego, kogo oni by faktycznie mogli powiedzieć, kurde, no faktycznie, on by mógł to zrobić. Na pewno dwa chłopie ziomek od długu. No jego nie wrobimy, to będzie ciężko mu na przykład broń moją podłożyć. No. Bo to też jest najłatwiejsze. Plus ma kontakty. No, bez kitu, zapomniałem o tym nawet. No a poza tym, że trzeba, to wiesz, bo najłatwiejszym sposobem na wrobienie kogoś będzie podłożenie mu tej broni mojej. Bo to jest dalej ta sama broń. A na razie pomijając w ogóle fakt tego, że mamy przesrane i musimy znowu kombinować jak koń pod górę, to trzeba naprawić w końcu to auto. Więc odbieramy twoje auto i jedziemy do Akemiego od razu. Dobra. Oby ta fura się stała pewnie. Bo ty jej nie zamknąłeś, nie? No, dobra, nie. Stoi. O, dziwne. Pan awaryjny jeszcze. To ty się módl, żebyś akumulator nie był rozładowany. O, bez skidu, teraz muszę tego, chyba po kadę rozruchowe podjechać. To sprawdzaj, czy pojedzie. Wyżej szybko skoczymy, tu jest YouTube zaraz obok. Działa, dobra, git. Ty masz jednak więcej farta niż rozumu, przysięgam. To dawaj na ten warsztat, tak jak jego. Po prostu się tam widzimy na miejscu. I sobie, Dwayne ma farta w ogóle, że mu się akumulator nie rozładował. Zostawił auto na awaryjnych, które było tutaj już z dobre 20 godzin, podejrzewam, około. No dobra, może z 18. I co, na razie jedziemy sobie na warsztat do Akemiego i będziemy musieli sobie naprawić autko. Ja sobie pojadę tędy, może na drodze się coś napotoczy. Zobaczymy, co się podzieje. Ja sobie lubię jeździć tam autkiem, nawet jeżeli jest rozwalone, bo pomimo, że jest rozwalone, dalej jeździ tak samo. To jest duży plus. Ale wiadomo, to jest GTA, to nie jest jakiś symulator rozwalonych aut czy czegoś takiego. Co, jedziemy po prostu i widzimy się już pod warsztatem Akemiego. W ogóle zawsze jak podjeżdżam pod ten warsztat, to mi się to strasznie podoba, te drzewka różowe, nie wiem jak one się nazywają, to ma chyba jakąś taką konkretną nazwę. Teraz pytanie, czy Dwayne już jest na miejscu. Na razie go nie widzę, ale podjechał on tu przed chwilą, czy on tu stał? Nie wiem.
Dobra. Tak czy siak musimy wjechać autkiem na warsztat. O. Co on tu widzowie robi? Co drzeć walno. A co ty tu robisz? Pracuję, nie widzisz? O kurde, chłopie, coś ty tu zrobił z tym autem. No, pościg z policją, ale to między wami już jest okej wszystko i itp. itd. No. To dogadaliśmy się. Okej. A czy było coś złego w ogóle? No wiesz, no chcieliście się pozabijać tak naprawdę? Ja nic nie wiem. A to tylko przez liderów. No, to jakieś tam. A żeby odkleić się zmieniało, no to. Dobra, potrzebuję to naprawić, tylko że problem jest taki, że w kasy nie mam totalnie. Nic. To najwyżej dać nam. Później my mamy te części od was, to. Dobra, możemy na słówko? Na słówko możemy? To chodźmy może do biura. Sytuacja się trochę skomplikowała. Co się stało dokładnie? Ten gość, co mówi Szekasa, z którym wy jeszcze niedawno współpracowaliście. No, niedawno współpracowaliśmy, odeszliśmy. Nie powiem, planujemy małą akcję na niego. Znaczy, no to ja wiem, że Hakemin coś tam dalej kmini z tymi jego transportami w ogóle, ale na razie pomijając ten fakt, znaczy trochę pomijając i trochę będąc dalej w tym fakcie, gość mnie porwał dosłownie wczoraj i Dwayna, zabrał mi kolejny transport części mieliśmy dla was, ale on go ukradł. Ukradł nam całe pieniądze, wszystko dosłownie. Jestem bez centa, plus daje nam 3 dni na znalezienie gościa, który napada im na transporty. Okay. Czego mu mogę panu pomóc? No to jest Dwayne. O, dobra, sorry, nie rozpoznałem go w tej czapeczce. No, więc tak sytuacja wygląda, że mamy dosłownie 3 dni na znalezienie gościa, który napada na transporty, a wiem doskonale, że kilkoma osobami jesteście wy, drugimi osobami jesteśmy my, a jeszcze inną osobą, która to robi, jest, no nieważne kto jest, ale jest jeszcze jedna osoba, gdzie wszystkim tym osobom to my to kazaliśmy zrobić i ich o to prosiliśmy. Co do tego, to się już to nie tniamy, bo na szkodę czasu, jak widzisz, biznes otwarliśmy, się coś kręci. Dlatego my już wolimy w tym siedzieć. No dobra, ale wiesz, no jednak postaram wy też jakoś... Postaram się ogarnę, jakbyś potrzebował jakiejś ochrony czy coś w tym stylu broni, to mów od razu. Znaczy broń to ja na razie mam, ale nie wiem na jak długa, ale... Jezu, no nie wiem jak mam ci zapłacić za naprawę tego, nie? Po prostu. Gadajmy się, tak szczęście mi ogarnę za pół ceny. No to po prostu Mariusz miał po prostu kreseczkę, jako kres to zapiszemy. Płacisz dobra. To w jakimś czasie. Dobra. Kiedy mogę auto odebrać? Czekaj. Chcielibyśmy obejrzeć co jest dokładnie. Chyba, że pamiętasz wszystkie już, co jest do roboty. Ogólnie mechanicznie nic się nie uszkodziło. Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Auto nie jeździ jakoś inaczej. Nie ma żadnych tych problemów z jazdą. Na pewno tylny zderzak jest całkowicie do wymiany, bo on tam nie wsiada. Zwisa i no, panie, cały czas obciera. Proszę wyjść z tego samochodu. Tutaj mam dla pana... Ekspert. No. I tak, tylny zderzak, na pewno są jeszcze okna, no. Szyby, które zauważyłem, plus parę rysy, jeśli zajmujemy też, czy zostawiamy? Nie no, wszystko, żeby wyglądało normalnie. Dobra, no to tak, może pan ekspert niech oceni, mniej więcej ile to wyniesie. Co, ja? Mogę będzie zaraz to przeliczyć, to by ciężko wyszło. Tak, bo aż tam w górę działa. To potem wtedy zrobimy. No to tak, mówmy się tak, jutro, nie wiem, o której odbierzemy to na przecie. Któryś z moich ludzi, bo mam pewien wyjazd, dlatego może mogę się wyrobić, a nie mogę. No może ci po prostu nie być, no okej. Okay. No po prostu. Czyli kiedy, jutro? Jutro będzie gotowe. Dobra. Jutro. Wtedy dogadamy cenę i tak dalej. Dobra, kit. Dobra, no to dzięki. A jeszcze w sumie to, nie wiem, może potrzebujecie tu coś do zrobienia, wiecie, potrzebujemy zarobić jakkolwiek. Nie, nie wytrzymam. Ci tak. Zamknij żeś tą mordę, wieśniaku! Spokojnie, co to piję, no proszę się uspokoić, no. Dziadek, uspokój się. Pana cały czas w biurze. Poczekasz chwilę przed biurem. Sofia, co to jest za chłop? Ogólnie jak widzisz, mamy trochę braki w personelu. Więc jakbyś poszukiwał roboty, to po prostu cię zatrudnię tutaj. No dobra, no to myślę, że możemy na tym pomyśleć. No, tak, chyba, że wolisz wcześniejsze akcje, no to możemy coś wymyślić z wcześniejszych. A gdzie masz te umowy o sprzedaż? Umowy? Szafka po prawo, druga szuflada od dołu. Dobra. Dzięki. No to chyba dzięki za wszystko, nie? Jeśli będziemy pewnie jutro odzywać, znaczy czekać na telefon i... Jutro odbierzemy auto i pewnie jutro ci damy znać, albo twojemu jakiemuś pracownikowi, czy jesteśmy chętni tutaj pracować, nie? No. Bo przy obecnych sytuacjach to wiesz, no... Mamy bark w piwnicy, więc warto tutaj pracować. No ale właśnie, to co chciałem powiedzieć. Poczekaj, bo... ostatnio w ogóle widziałeś barek z dołu? Nie, nie widziałem. Zaraz możecie mi pokazać. No zapraszam. Ale chciałem powiedzieć jeszcze, że dam wam po prostu jutro znać, bo no, u nas sytuacja się zmienia o 180 stopni co 2 godziny, więc... Zobaczcie ciebie w sklepie, nie mam. Rozumiem. Więc zaraz może być, nie wiem, sytuacja taka, że będę miliarderem, ale w to wątpię. O, to może i sponsoring firmy będę. Nie no, prędzej będę miliarderem, ale w tą drugą stronę, że będę dłużny miliardy. Czaisz, dziadek przyjechał do mnie z golfem i się popłakał, że auto jest za głośne, nie? Czaisz, katalizator mu wycięli. Coś? Zaś katalizatorem wycinają, ja nie wiem.
nudzi się tym młodzieżą. Dobra, to się zajmie klientami. Kurde, co jest? Parę rzeczy. Właśnie ja tu chcę zobaczyć całkiem ten barek, bo nie widziałem, widziałem tylko takim, wiesz, ale w ogóle akwarium. Tu jest grane. Piękna mazda filmeczka. Chyba ze znanego mam filmu. No. Nalać mam coś, coś bezalkoholowego. Ja umiem robić takie fajne, dobre. Nie no, chyba nie. Choć albo dobrą, żeby się w sumie czegoś napić. No to przygotuj, a ja idę do klienta szybko zobaczyć, co chce. Okej. Okay. Macie tutaj soki z lodem. Jabłkowe, wypijcie sobie. A to przygotowałem to sok jabłkowy, powiedziałeś, że przygotujesz coś zajebistego, bo jest alkoholowego, tak? No. To jest... z alkoholem to, jest... to następnym razem, jak... To, to jabłka są to... z Portugalii, czy są same zbierane przez siebie, czy jak? W Meksyku one są. Aha, dlatego same, takie dobre. Same od tego, od Heisenberga z ogródka. Ty na to ja nie piję lepiej. To... Jadek uciekł. Co? Jadek pojechał, stwierdził, że niego nie stać na to, zostawił. No bo był proponowałem wymianę całego układu wydechowego. Bo powiedział, że ten wydech już się nie nadaje. Dobra, to... Czekajcie, sorry, telefon mam. Halo? Halo! No, co jest z szefu? Szybko! Na salon, potrzebuję waszej pomocy. Jest jakaś banda frajerów przyszła i mi auto demolują. Zamknąłem się w biurze. No ale co? Szybko, pomóż mi! Ale to są ci ludzie, o których mówiłeś, czy co? Nie mam pojęcia. Jezu, dobra, zaraz będę. Spróbuj się uciec szybko stąd. Już jadę. Nie, zostań po prostu w biurze, zaraz będziemy. Dobra. Dobra, nara. Co się dzieje? Musimy jechać, dobra. Dzięki, dobra. Odezwę się jutro. Dobrze, to miłego, narka. No, na razie. Zowie, szefu ma problem. Musimy pomóc. Ciekawe, czy to są w ogóle ludzie... Aż mi się język plącze. Czy to są ci ludzie, o których on mówił nam ostatnio na tej wycieczce naszej? Jeźdź na tego, na salon. Szybko, szybko. Czy to są w ogóle ci ludzie sami, czy to jest jakaś kolejna jakaś grupa, która, wiecie, po prostu chce jakiś haracz od niego, czy co? Ale no musimy mu pomóc, nie? Mam nadzieję tylko, że tam zaraz jakaś strzelanina się nie wywiąże, czy co? Cokolwiek, to ten szef u nas dzwonił, jacyś ludzie mu rozwalają fury w salonie. Co? No nie wiem, no po prostu wbili, on się zamknął po prostu w tym biurze i siedzi w biurze zamknięty. Czemu oni mu salon demolują. No bo on nie ma ochrony żadnej. Dobra, czekaj, bo dzwonił do mnie. Widzowie, na razie nic tu nie widzę. Nie, jest, to jakiś gość. Stój tu, debilu! Co, dłoń to naprawdę nie myśli. Czekajcie, widzowie, bo szefu nie odbiera, no. No co? Pośpiesz się, do biura mi się dobijają. No jestem już, czekaj, sprawdzam ile tu ich jest. Nie wiem, nie widzę ich z biura, pomóżcie mi. Muszę tu wydostać się. Dobra, no widzę na razie jednego gościa z tym, z kijem baseballowym. Jezus Maria. O, jedny z tego? No, jednego widzę. No to ja tu mam na sprzęt. Auto właśnie zaczął nawalać, czekaj. Nie wychodź na razie. Jezus Maria, muszę tu szybko jechać, spotkanie mam pilne. Dobra, spokojnie, czekaj. Zaraz wyprowadzimy. Ale on wam zostawię. Wy mnie tylko wyprowadźcie stąd. Nie, spokojnie, zaraz się go pozbędziemy, czekaj. Nie wychodź z biura. Nie wychodź z biura. Nara, czekaj. Dobra, jak to robimy? Nie z broni, przecież pół podwórka będzie nas słyszało. Ale kurde, zastraszy. Myślisz, że mu coś zrobisz? Patrz. Ty. Nie, no widzowie, ja biorę ten klucz, co jest tutaj. No właśnie. Ja to by to robił, ja chciałem je kupić. Po problemie. Dobra, masz tutaj Danone. Nie, poczekaj. Gratuluję ci. Mówiłem, debilu, mówiłem. Dobra, słuchaj, idź na razie do biura, my ich posprzątamy. Macie klucze, w biurze są, biorę to i nie chcę widzieć, co z nimi zrobicie. Salon zamknięty na razie, wypad. Dobra, ty, musimy jakoś wywieźć gdzieś. Bo jest samochodzie na pewno. No, ach, w czyim? Tam już się zajęli. Czekaj. Wszystkie klucze do samochodu są w biurze, chcecie, użyjcie jakiegoś. Tylko ściągnijcie blach. Dobra. Żeby was czego nie musicie używać. Ja dobra. Nie wnikam, co robicie. Dobra. Dobra, idź odkręć blach od tego suwa. Weź klucze z biura. Tego suwa? No masz suwa tam, na parkingu. Widzowie, poznajecie tego gostka tutaj, co leży. Bo ja go dobrze kojarzę i dobrze go pamiętam. Dwayne pewnie też go zaraz skojarzysz, mu zaraz o tym powiemy. Bo to jest gość od naszej cysterny, której mieliśmy mu sprzedawać tą cysternę wtedy. Więc idealnie się składa. Bo znaleźliśmy właśnie swoją ofiarę. Swojego koza ofiarnego, którego wrobimy w to morderstwo, więc ja go sobie podniosę i ładuję do fury. Niech tylko tutaj Dwayne podjedzie. Ładujemy go do fury, jedziemy, wystawimy go gdzieś. Raczej położę go na tyle. Dobra, słuchaj Dwayne, robimy tak. Wywozimy go gdzieś na Sandy i podstawiamy mu tą broń, kupujemy jakiś mocny alkohol, oblewamy go lekko, żeby, wiesz, śmierdziało od niego. No. Wstawiamy mu do jednej łapy butelkę, a do drugiej tego gnata mojego. Wzywamy policję, policja go zwija. O kurde! Ma dowód na to, że to
gość popełnił to morderstwo. Rozumiesz? Dobra. Więc po prostu jedź na Sandy, gdzieś na jakąś plażę, pierwszą lepszą, znaczy plażę, pustynię jedną pierwszą lepszą. Tak, żeby, wiesz, odludnione miejsce full. Zawie, no, słyszeliście już plan nasz, więc go zaraz wykonamy, miejmy nadzieję, że się uda i w policja go faktycznie zwinie i nie będzie miała nic na nas dzięki temu. Znaczy, na nas mogą mieć, ale będą mieli mocny dowód na to, że faktycznie zrobiła to osoba inna. Shemrana również, jak my, i go zamknął. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Dobra, weź gdzieś tutaj zaraz na prawo. Tutaj, tu, no. Dobra. I tu go zostawimy. Git. Dobra. Okay, weź go wyciągnij. Ja już broń sobie wytrę całą. Dobra, widzowie, musimy przeczyścić broń, żeby tutaj żadnych naszych odcisków nie było, więc ja sobie to zrobię po prostu o bluzę. I tak, niech on go weźmie. Dobra, czekaj, ja już go wezmę. Dobra. Masz te butelki z alkoholem? Ja? Ja nie masz tych butelek, chłopie. Co? Nie masz żadnych butelek. No to jedź szybko po nie! Jezu, widzowie, jednej rzeczy, jedna rzecz. Dwayne nie umiał ogarnąć jednej rzeczy. No po prostu mnie strzeli coś. Ale dobra, no. Więc no, wszystko mamy już ogarnięte. Będziemy musieli sobie tylko jedynie klamę ogarnąć nową. Dwayne już wrócił. Bo tu był gdzieś obok sklepu, ale dobra, nieważne. Masz to? W bagażniku. Wziąłem z tego zamówiska. Dobra, trzeba go tylko teraz trochę polać. Pięk, dobra. No i dobra, możemy zmykać. Podpalamy go, tak? Jesteś głupi, chodź, wsiadaj. Dzwoń na policję, że... Ja nie dzwonię. Dzwoń mnie, nie denerwuj. Ty dzwoń. Ja nie będę dzwonił na policję z mojego telefonu. Błagam cię, nie denerwuj dobra, mnie. Dobra, już. Dzwoń i pisz, że jest w tym i tym miejscu. Gość taki, taki, pijany z bronią w ręku i się boisz o swoje życie. Minisz. Tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy? Nie, no, no. A w którym miejscu zostawiliśmy gościa? Dobra. Bo ty jesteś głupi, naprawdę, człowieku. Po co mieliby tu przyjeżdżać? Tu, gdzie my stoimy. Dobra, Git, no to czekamy teraz. No. Policja wezwana, teraz tylko czekamy. Dwayne w ogóle jest tak odklejony czasami, przysięgam. On jest, no, nie działa dwie półkule jednocześnie, tylko raz jedna, raz druga. Po co on w ogóle wysiadł? Co on będzie robił? Nie wiem, ale tak gdzieś jak czekamy po prostu na policję, niech oni go zgarną, miejmy pewność, że oni to zrobią. I miejmy to już z głowy wszystko. Co? Daj mi jechać może, co? Pamiętam, że sam tego SMS-a, ja będę gadał. Ale nie, my tam w ogóle nawet nie podjeżdżamy, chłopie. Ty, no gdzie jest ta policja? Co? Już podjechali. Gdzie? Na to miejsce. Tak, ja tam nic nie widzę. No słyszałem sygnały wcześniej, oprzej im. Czekaj, nie, stój. O, jadą. Dojechali tam już. No widzę, wjeżdża tam jeden radiobus. Drugi. Kolejny dojeżdża, no. Dobra, jedziemy stąd, mają go. Na luzie już. Tylko nie jedź tutaj. Gdzie, chłopie, nie da się naszej jechać. O, minich, jak najbardziej się tylko da. Dobra, no jedź, po prostu jedź, no. Jadę, no. Kurde. Dawaj, no jedź po prostu już do miasta, prosto do miasta jedź. Dobra, widzowie, udało się. Do miasta, do Los Santos, tak? No tak, a gdzie? A, okej. Okay. Co jest dzisiaj z Dwaynem? On dzisiaj nie myśli, no przysięgam. Trzeba dokładnie dyktować, co on ma zrobić i co ma powiedzieć. Przysięgam, nie wiem, co mu dzisiaj odstrzelił do łba, ale jest tragedia dzisiaj z jego myśleniem. To każdą drogę. No dobra, jedź. O kurde, widziałeś? Co? O, ale bez blachy jesteś agent. No to świetnie. No to musisz jakoś uciec SUV-em. Nie wiem, jak ty to zrobisz, ale musisz. Spokojnie, to jest Landstalker XL. Mają to samo furę co my. No to mamy wyrównane szanse. No co ty robisz? Patrz. No. Nie, ty jesteś głupi. Możesz zacząć uciekać, a nie? No jadę, musiałem go wyrolować jakby. No wyrolować, na razie on jest tylko bliżej coraz. Kochanie, ty sobie nie jeździ. Proszę cię, ucieknij, proszę cię. Czy będziemy mieli przesrane, jak on nas złapie teraz. To ty nie powiesz. Nie, proszę cię, nie rozbij tego auto, no, jesteś. Dalej jadę, już dwa radiowozy mamy, tak? Jadę dalej? Dwa radiowozy mamy. No to zrób coś, no nie wiem, no. Kurde, ale co on zrobi? No. O kurde! O Jezu. Ała. O ja. Nie, bo silnik zgasł. O kurde. O kurde. Gratuluję. Co robimy? Wysiadaj, kierowca, powiedziałem już. Już nic nie zrobisz. Kładź się na glebę, pasażer zostaje. Czekasz tutaj. Yes. Pasażer wychodzi. Kładź się na ziemię. Trochę gagatki przerąbaliście sobie. Kierowca, pochodzisz tutaj do mnie. Raz, dwa, nie ma czasu.
wszyscy gębą do samochodu. To jest wasz samochód? Tak, tak. Tak, na pewno? Nie, no nie. Zostaliśmy od kolegi z salonu. Dobra, dlaczego uciekaliście? Bo z blachy jechaliśmy, jeszcze pojechaliśmy. Mhm. Blachy nam urwało, bo jechaliśmy po sędy, ten piasek jest zdemolował. A mieliśmy tylko na jednego na was sobie, dobrze? Pan po lewo. Co my tutaj mamy? No dobra. Co, nie, chyba nie, to nie będzie miał koniecznością, co? Odwróć się, powiedziałem. Łapy na samochodzie. Dziawie, on ma chyba broń przy sobie. Tak, on ma broń! Nie, on ma broń, on ma broń, on ma broń! Mamy przesrane. Zobaczymy na komendzie. Zapraszam panów za mną. Kierujcie się do samochodu. Nie możemy się jakoś dogadać. Jak dogadać? No nie wiem, no tylko uciekaliśmy. Czyżby? Tak. Czyżby pana samochód nie uciekał ostatnio przed nami? Jaki mój samochód? No, pana samochód. Nie kojarzę. Ucieczki? Nie kojarzę. Taką czarną cysterną uderzoną w radiobus? Nie kojarzę. Czyżby to pchnąłem się na komendzie? Otwieram wam drzwi, wsiadajcie. No i panowie, przerąbaliście sobie. Widzicie, jak mój radiobus wygląda przez was? Przez nas? Przez was, wy uciekaliście. Yes. Zobaczcie, nie sądziłem, że tak szybko w tej serii będziemy siedzieć w radiowozie z tyłu zakuci. Myślę, że odpowiedzi i właśnie wjeżdżali, będziemy wjeżdżać na komendę. No po coś tak? Dobra, panowie. Jezu, ale my nic nie zrobiliśmy, ła! Nie, ła, tylko idziesz za mną. Żadnych numerów, przejdźcie. Mhm, ładna komenda. Dzięki, bardzo pięknie. Może się tu prześpicie. Wątpię. Dobrze, panowie. Po kolei, po pierwsze, dlaczego przekraczacie prędkość? Po drugie, dlaczego uciekałeś tam ostatnio samochodem swoim? I kolejna rzecz, czego teraz uciekaliście? No teraz jest prosta sprawa, odpadły nam blachy, po prostu się zestresowaliśmy i tyle, no. Auto mieliśmy z salonu w Los Santos. Dostaliśmy je na jazdy próbne, bo dopiero dzisiaj dotarło do salonu i musieliśmy je przetestować, bo taką mamy pracę. Również sprowadzamy auta z Japonii dla tego salonu. Pracujemy uczciwie. Nigdy nie sprawialiśmy żadnych problemów, a to, że teraz się tak stało, no to po prostu się zestresowaliśmy, bo nam blachy odpadły, później lekko zderza chyba też odpadł. Oj panowie, słuchajcie, mogliście się po prostu zatrzymać, powiedzieć mi, co się stało, dlaczego wam blachy odpadły, byśmy to inaczej załatwili, a teraz, no myślę panowie, że posiedzicie sobie trochę w pierdolu, co wy na to? Co wy na to? Kurde, wie pan, no głupota ludzka, my też... Tak, no. Głupota ludzka, uciekaj przed szeryfem. No tak, no Jezu, no każdemu się zdarzają błędy, nie? No nie wie panowie. Mam do pana ofertę, ja jestem ogólnie mechanikiem, ja mogę panu to wyklepać za darmo, oczywiście. No chyba, tak? Że tak, to dobry... Tak? Dobra taka ten, dobry gest. A wyklepał ktoś ci kiedyś mordę? I chcesz się przekonać o tym więzieniu? No to ciekawe, dobra panowie. Widzimy, trzeba mu jakieś wodę lać, wiesz, taką wodę mu lać. Widzę, że za was młode łebki, to wiecie co? Dam wam kolejną szansę, ale jeżeli znowu przeskrobiecie, traficie na... Oj, wysoki wyrok. No i na oczywiście na mydło w więzieniu. O kurde. Tego chyba nie chcecie, co? Nie mam. A do więzienia stąd blisko. Nie wiem. Czyli co, jesteście wolni? Jesteście wolni. Ale mamy was na oku, mamy wasze dowody. Zapraszam tędy. Chodzicie głównym wyjściem. Tu w lewo i w prawo. Dobra. Miłego dnia. Bezpiecznie, drodzy. Kurde, wiedziałem, że tak. On mnie pytał, czy nie uciekałem ostatnio. Uciekałem, pamiętam jego radiowóz. Co? No puścił nas, ale ma coś na nas już powoli, rozumiesz? Nie. Trzeba uważać, zwłaszcza na niego. To robimy. Więc ja na razie chyba po prostu wracam na warsztyle. Jeżeli w ogóle jeszcze nas z niego nie wywalili. Dobra, słuchaj, musimy po prostu uważać. Zacząć naprawdę każdy nasz ruch maskować jak się tylko da, rozumiesz? Mówiłem, od samego brzydko, o rękawiczkę, od no dobra, ale... Ja mówiłem. Dobrze, gratuluję. Teraz się módl, żeby ten gość, bo to jest ten sam policjant, który znalazł te zwłoki. Teraz się módl, żeby on nic na nas nie miał. Na luzie, to wszystko. Bo dziwnie jakoś się dogadywał nam. Na luzie, przez tamtego, przez nas puścił. A nie myślisz o tym, że on może mieć coś z tyłu głowy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za kilka... Nie o tym, co? Rozumiesz, że on może mieć z tyłu głowy to, że my zrobiliśmy dużo rzeczy, ale nie mieć na to dowodów i dlatego musiał nas puścić? Czyli, a wiesz co to oznacza? Że będzie się teraz nam przyglądał, non-stop przyglądał i czekał na naszą najmniejszą wpadkę. Nie wiem, idę na stację sobie coś kupić. Ja idę na stację, hopy. Dobra. Widzowie, mamy przesrane. Jeżeli masz jakiś pomysł, co my możemy zrobić z naszym szeryfem, który na nas zaczął polować, który daje wywiady do Weasel News, daje wywiady w radiach itp. itd., że poszukuje ludzi, którzy są odpowiedzialni za te rzeczy, które zrobiliśmy na zatoczce, no to piszcie, co możemy zrobić z tym. Oczywiście od razu mówię, że jakieś, nie wiem, zabicie go, pozbycie się go, czy coś odpada totalnie, bo to rzuci na nas jeszcze mocniejsze podejrzenia. Jeżeli on na nas poluje, to i będą następni. No ja się na razie z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, co możemy zrobić z naszym szeryfem. Zostawić lajka, suba i co? I do następnego. I wbijcie jeszcze do Wandera oczywiście, naszego szeryfa. Macie link w opisie. Wbijcie do Wandera, zostawcie mu suba. I zobaczcie, jak u niego będzie wyglądało śledztwo wobec Keneta. A ja się na razie z wami żegnam. Siemanko.